Powiem trochę może przewrotnie, ale z przebiegu meczu oczywiście Lana była zespołem lepiej grającym w piłkę, ale gdzieś tam mieliśmy swoich szans takich bramkowych bardzo dużo. Przy odrobinie lepszej skuteczności można było zdecydowanie tu wywieźć lepszy wynik. Co nie zmienia faktu, że absolutnie nie mam pretensji do swoich zawodników. Mamy tak duże problemy organizacyjno-kadrowe, że tutaj każdy wynik inny niż nasza porażka byłoby wielkim zaskoczeniem i wielką niespodzianką. Tak jak widać po składzie, w podstawowej 11 wyszło trzech juniorów młodszych z rocznika 2000 plus na ławce kolejny, więc cenne minuty dla tych chłopaków, olbrzymie doświadczenie. A z samego meczu, no to tak jak powiedziałem, zaangażowanie z naszej strony bardzo duże. Może piłkarsko byśmy ciut słabsi od Elany, ale żal bardzo niewykorzystanych sytuacji i kontrataków, w których naprawdę dobrze dzisiaj się czuliśmy. Dzięki dobrej współpracy tutaj Adama z pomocnikami kilka tych bardzo dobrych okazji stworzyliśmy. No i mówię, zabrakło skuteczności generalnie. Druga sprawa jest taka, że w naszej obronie dzisiaj z nominalnych faktycznie defensorów to zagrał tylko na prawej stronie podstawowy zawodnik. Dwóch stoperów to środkowy pomocnik i lewy pomocnik. Na lewej obronie grał chłopak drugi raz w życiu, więc no nie można mieć tutaj większych pretensji. Dokładnie. Stworzyliśmy swoje sytuacje. No tak jak trener mówił, my jesteśmy trochę skazani na siebie. Pomimo takich problemów organizacyjnych i tego, co się dzieje w tym klubie, to stawiamy temu czoła. Staramy się walczyć o każdy centymetr boiska, nawet z taką drużyną jak Elana, która przed meczem wydawała się faworytem. Stwarzamy swoje sytuacje, ale nie wykorzystujemy ich, później to się mści. No szacunek dla tych wszystkich młodych chłopaków, bo to na pewno dla nich cenne doświadczenie i lekcja na przyszłość. Dziękujemy kibicom, że wsparli nas w Toruniu. I, no co, jakoś trzeba dokończyć ten sezon i gratulacje wygranej dla Elany. Gramy dalej, do końca. W Bytomiu to akurat nie dotyczyło mnie, ale kiedyś pracował trener z Gdańska, znany i bardzo ceniony na Śląsku, się nazywał Marian Gieszkę. Także na pewno ci starsi kibice wiedzą kto i skąd. To też o takich meczach mówił, że wygraliśmy w stylu, potem właśnie milczą, mówił chaotyczno-szarpanym, ale w stylu. I tego się trzeba nauczyć. Piłka ma to do siebie, że rzeczywiście te mecze z tymi zespołami z dołu tabeli wcale nie są takie łatwe i wcale nie są takie oczywiste i trzeba je niekiedy po prostu w takim stylu i chaotycznym, trochę i szarpanym, oczywiście humorystycznie mówiąc, trzeba po prostu je wyrwać i tego się nauczyć. Tego zabrakło nam na przykład z Manowem, tego zabrakło nam na przykład z Koninem. Dopiszmy 5 punktów. Co tu więcej mówić? Dzięki. Wydaje mi się, że to ten trener tutaj powiedział wcześniej, że takie mecze z takimi niby słabszymi drużynami z dolnej części tabeli, bo to drużyna, jak z tego co wiem, tam nie wygrała 2 meczów w tej rundzie, zazwyczaj są niby takie ciężkie, bo może brakuje trochę koncentracji z naszej strony, bo na pewno jakbyśmy wychodzili tak maksymalnie skoncentrowani na innego przeciwnika, to ten mecz by wyglądał zupełnie inaczej, a tak sami sobie narobiliśmy, można powiedzieć, problemu, bo straciliśmy bramkę, tam mieliśmy ze 2-3 sytuacje. No ale pokazaliśmy, że potrafimy nawet w ciężkim naszym dniu odrobić straty i wygrać, a tego nam wcześniej, na pewno w tych wcześniejszych meczach brakowało, dlatego mamy tyle punktów, a nie więcej o 1, 2, 3 zwycięstwa nawet, które mieliśmy, bo nie potrafiliśmy wygrywać właśnie z tymi ze słabszymi przeciwnikami. Dzisiaj pokazaliśmy, że nawet jeżeli mamy słabszy dzień, to potrafimy wygrać i to jest ważne. I tyle.